Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam! Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Anna Czartoryska-Niemczycka, kobieta, która próbuje pogodzić rolę aktorki i piosenkarki z rolą żony i matki czworga dzieci: Xawerego lat 8, Janeczki lat 6,5, Antoniego lat 3,5 i najmłodszego Stefana półrocznego. Aniu, czy to ci się udaje? No, z większym i mniejszym sukcesem myślę, że tak. Ale to. Użyłam już słowa sukces w ogóle w pierwszym zdaniu, ale myślę, że to pewnie zależy od oczekiwań, jakie sobie stawiamy, czy od celów, które sobie stawiamy. A jakie ty sobie stawiasz cele? Chyba staram się mierzyć siły na zamiary. Jak, jak mówią Anglicy czy Amerykanie, żeby nie, nie odgryzać więcej niż mogę poogryźć i przełknąć. Um, więc staram się pracować tyle, żeby sprawiało mi to Friday satysfakcję, żeby mi też dawało pewną niezależność, także finansową, ale na tyle, żebym czuła, że absolutnie moje dzieci nie odczuwają braku mamy i że nie, nie powiedzą mi kiedyś, bo ty kiedyś. Cały czas byłaś w teatrze i nigdy cię nie było w domu. No, nie, nie chciałabym czegoś takiego od nich usłyszeć, więc y, staram się jakoś rzeczywiście zachować równowagę w tym wszystkim. Ale masz dzieci dosyć małe, więc jest to chyba ogromnie trudne. Aktywnie uczestniczyć w ich życiu i mieć jeszcze nie tylko czas na to, żeby, tak jak powiedziałaś... Y występować w teatrze, ale też przygotowywać się do y, tych występów. Jest to przecież jeszcze duża praca do wykonania w domu. Czy ty w domu będąc z czworgiem małych dzieci jesteś w stanie y, skupić się na tej pracy? Nie, w domu mi się rzeczywiście bardzo w domu mi się bardzo y, trudno pracuje, więc zazwyczaj jak mam coś do zrobienia, staram się to robić poza domem albo przynajmniej w takich godzinach, kiedy dzieci nie ma. Oni na szczęście w większości chodzą do szkoły i do przedszkola, więc, więc mam chwilę w ciągu dnia dla siebie. No, teraz oczywiście znowu wszystko jest wywrócone do góry nogami, bo pojawił się Stefan, ale mm, ja bardzo dużo pracy tak naprawdę też z tych przygotowań. Robię w teatrze, dlatego że ja mam przede wszystkim dobrą pamięć, więc ja szybko za, zapamiętuję tekst, szybko zapamiętuję sytuację, lubię pracować z partnerem. Trudno mi się uczy samej roli, więc wolę na przykład zostać jeszcze pół godziny z kimś po próbie, i, żeby sobie nagadać tekst, żeby się razem pouczyć di dialogów, bo po prostu wtedy jestem bardziej efektywna, robię to szybciej. I, I myślę, że w ogóle nauczyłam się robić, co do mnie należy w sposób dosyć. Efektywny i skondensowany, po to, żebym mogła już iść do domu. Bo myślę, że często dużo tej pracy, jednak też się traci na tego czasu przeznaczonego na, na pracę, traci się, się też często na picie kawy i pogaduszki i dygresje. No, ja też lubię sobie pogadać, ale jednak staram się trzymać tematu. Ale potrafisz też zdyscyplinować się, jeśli chodzi o psychikę, skoncentrować tylko na wykonywaniu zadania, kiedy jesteś w teatrze i skoncentrować się tylko na byciu mamą, kiedy jesteś z dziećmi. No dla mnie na przykład ważne jest, żeby oddzielać te dwie sfery. Rzeczywiście e, zdarzyło mi się na przykład, że dzieci mnie odwiedziły na planie filmowym. Ja się kompletnie nie byłam w stanie się skupić i nawet gdy grałam scenę, to myślałam o tym, że one gdzieś tam są na kampie, w kamperze, byłam ciekawa co teraz robią. Czy, czy się nie nudzą, czy się nie niepokoją, czy też nie wpływają jakoś na pracę tam. Um, i, I to jest na pewno nie jest to rozwiązanie, które, które mi odpowiada, więc jednak zawsze staram się dla nich zorganizować opiekę w domu. Um, i, I tak samo, trudno mi się pracuje w domu, zwłaszcza kiedy oni krążą wokół mnie, więc też pracuję, gdy oni są w szkole albo gdy śpią, no, staram się to jakoś tam układać te układanki. Albo nie wiem, proszę kogoś o pomoc, proszę moją mamę na przykład, żeby przyszła i, i zajęła się chwilę z Stefanem w ciągu dnia. I też myślę, że mm, to jest bardzo ważne. Przecież mo moje dzieci mają i dziadków, i ojca, i Nianie, i wydaje mi się, że im więcej mają bliskich relacji. Od najmłodszego wieku, z dużą ilością osób, które są w ich życiu, to też bardzo ich wzbogaca i to też y, powoduje, że ich świat jest ciekawszy, jest pełen miłości, jest pełen atrakcji, też i wielu ciekawych wydarzeń, więc też staram się nie patrzeć na to, że moja nieobecność jest czymś zabranym im, tylko tak naprawdę. To, co się dzieje, kiedy mnie nie ma, czyli na przykład super czas z tatą, to tak naprawdę jest wartość dodana, bo myślę, że to, że ja pracuję, też Michała bardzo dyscyplinuje do tego, żeby być tatą w takim pełnym wymiarze. Nie tylko i takim, który potrafi prawda, przykleić plaster i podać kaszkę i pójść na deskorolkę z nimi. No, no właśnie, jakimi jesteście rodzicami? Jakie zasady panują w waszym domu? Jak wychowujecie swoje dzieci? Oj, nie wiem, nie wiem od czego zacząć. <śmiech> <śmiech> um, bardzo ważny jest dla nas szacunek dla innych. Nie wiem, bo mówię, co mi jakby pierwszy przychodzi do głowy. Um, bardzo ważna jest dla mnie też niezależność. Bardzo uczę moich dzieci niezależności i samodzielności, i um, więc ważne jest dla mnie, żeby potrafiły jakieś podstawowe czynności wokół siebie. Wykonać, żeby potrafiły posprzątać, pamiętać, żeby, żeby im dać, myślę, że to są takie narzędzia, które potem im dają taką pe pewność siebie w życiu, że mam to, umiem, ogarniam. Oczywiście jesteśmy blisko nich, żeby ich wspierać, ale, ale bardzo ich zachęcamy do tego, żeby pewne rzeczy robili, robili sami. Um, ale też ważne jest właśnie dla nas, żeby, żeby przy tym szanowali innych i, i myślę, że to w takim domu, zwłaszcza gdzie jest dużo dzieci, to jest takim tematem, który się cały czas y, pojawia, no bo wiadomo, że w, w międzyrodzeństwem jest y, wspaniale, jest mnóstwo fajnych zabaw i, i dużo miłości, ale jest też bardzo dużo konfliktów, y, więc staramy się ich uczyć, żeby rozmawiali ze sobą nawet w gniewie, w jakiś sposób dążący do, do kompromisu i do, do rozwiązania sytuacji. Myślę, że jest, jesteśmy takim radosnym domem, i, i staramy się pokazywać dzieciom świat, staramy się im pokazywać różne, różne ciekawe rzeczy, staramy się, żeby byli wrażliwi na innych. Um, nie wiem, to dla mnie w sumie wszystko takie normalne rzeczy. <ścoughs> Ale jesteście raczej wymagający, są u Was zasady, których dzieci muszą się trzymać, no bo jednak jest to już grupa, nad którą trzeba jakoś panować. Wiesz co, yy, myślę, że u, tak, ja mam całą masę różnych zasad. I yy, to jest myślę, nawet męczące czasami, ale to są trochę takie zasady, które myślę, że są dobre dla moich dzieci i myślę, że też bardzo ułatwiają nam życie. Na przykład. Yy, nie wiem, staramy się nie mieć słodyczy w domu. S są jakieś tam zdrowe przekąski, nie wiem, orzechy, suszone owoce, jakieś tam zdrowe fafelki i tak dalej. I to oczywiście nie jest tak, że jak dzieci przyniosą tam jajko niespodzianka albo coś do domu, ale no, no raczej te, te takie słodkie jest chowane gdzieś na dno szafy i zawsze liczymy na to, że o tym zapomną. Um, staramy się, żeby dzieci chodziły regularnie spać chodzą spać dosyć wcześnie. I też wszystkie zasypiają same w swoich łóżkach. Tam, no generalnie, jak jest już powiedziane, że idziemy spać, to idziemy spać. Um, I to się wam zawsze udaje? Jeszcze. Jak to się dzieje? Jak to się robi? No, konsekwencją. Trzeba być bardzo konsekwentnym w tym, ale, ale mi się wydaje, że. Um, no nie wiem, jeszcze mamy na przykład taką zasadę, że oglądamy bajki tylko w weekendy. Może to jest łatwiejszy, łatwiejszy przykład. Mamy zasadę, że oglądamy bajki tylko w weekendy, dlatego że w pewnym momencie, już jak pierwszy nasz syn Sawery był bardzo mały, to zauważyliśmy, że jeżeli mu pozwalamy oglądać bajki, to on traci zainteresowanie zabawą, traci wyobraźnię, jakby przestaje mieć pomysł na samodzielną zabawę, tylko cały czas prosi, żeby mu puścić te bajki. Jest rozdrażniony yy, no i generalnie trudny jakby jest trudny, trudny w obyciu. No więc wprowadziliśmy zasadę, że bajki może oglądać tylko w weekendy. Co jest bardzo wygodne, dlatego że jeżeli chce oglądać bajki w inny dzień tygodnia, no to mówimy mu sorry, jest wtorek, nie ma bajek. Ale no jest to dla nas pewne utrudnienie, bo wiadomo, że czasami wygodnie jest dziecku puścić bajkę, żeby mu coś zrobić. A tak musieliśmy poświęcić na pewno dużo więcej czasu z nim, nie wiem, czytając książeczki albo wymyślając mu różne zabawy, atrakcje i tak dalej. Ale wystarczy tak naprawdę kilka dni w takim nowym systemie, kiedy dziecko się przyzwyczaja i już zapomina o tych bajkach i zaczyna kombinować w inny sposób. I myślę, że z tym chodzeniem spać jest to samo. No ja, w, ja w tej chwili odkładam Stefana najmłodszego do łóżka, gaszę światło, wychodzę z pokoju. Jakby dając mu szansę na to, żeby zas zasnął sam. I on oczywiście czasami nie chce mu się tak bardzo spać, więc mnie woła, no więc ja przychodzę, tam go chwilę uspokajam, ale znowu wy wychodzę. I wydaje mi się, że jeżeli zacznę od tak młodego wieku, kiedy dziecko po prostu w, w naturalny sposób bardzo dużo śpi i bardzo dużo zasypia, no bo jest bobasem, bobasy się głównie zajmują spaniem. Są w tym naprawdę świetne. I wydaje mi się, że jakim nie przeszkadzać... To, to jakoś można to w miarę utrzymać. Oczywiście, że są takie wieczory, kiedy muszę go usypiać na rękach, ale codziennie staram mu się dać szansę, żeby, żeby zasnął sam. Wiem, że jest jeszcze malutki, więc i wiem, że to się jeszcze zmieni. Um, ale tak, no tak naprawdę myślę, że wiele rzeczy można zrobić w sumie na miękko, ale najważniejsze jest, żeby od tych zasad nie. Nie było wyjątków, bo jak zaczynamy wprowadzać wyjątki od zasad, to wtedy dzieci zawsze będą miały nadzieję, że i tym razem nas przekonają. Nie wiem, no nie oglądamy bajek przy, przy jedzeniu. Też mamy taką zasadę. No i kurczę, było z tym... No wiadomo, że idziemy gdzieś do knajpy i oni są nieznośni, albo my nie możemy zjeść w spokoju, albo jemy zimne i tak dalej. No ale dzięki temu nasze dzieci potrafią się skupić i samodzielnie zjeść posiłek. A, a jest wielu, widziałam kilku latków, których mamy karmią przy bajkach, bo, bo te dzieci zostały tego nauczone. Więc no, jest, trzeba włożyć trochę więcej pracy na początku, ale tak naprawdę ucząc tych dzieci samodzielności od samego początku, tak naprawdę ułatwiam sobie życie na przyszłość. Sprawiasz też wrażenie takiej matki spokojnej, którą nie targają ciągłe wyżytu sumienia, że coś robi źle, że jest może nie w tym miejscu, w którym powinna być. A nie wiem, w, wiesz co? Myślę, że w podróży miałam mnóstwo wątpliwości i, i mnóstwo wybuchów emocji, i bywałam wściekła, a potem miałam wyrzuty sumienia, że byłam wściekła i byłam niesprawiedliwa. I najlepsze jest to, że te dzieci w sumie są z nami długo i możemy popełniać błędy, a potem będziemy mieli milion okazji, żeby to poprawić i też um, Myślę, że przekonałam się po prostu, że tak naprawdę te wybuchy emocji nie służą. Doświadczenie mi pokazało, że inne metody są skuteczniejsze w wychowaniu dzieci. Ty się On. wściekałaś Aniu kiedykolwiek? Tak, tak, tak. Ja, nie, nie, ja jestem... Wybuchowa Potrafię, powiedz. Potrafię tak. Nie Potrafię żartu. się wkurzyć. Wiem, że nie wyglądam, ale... Słuchaj, nie wiem, jak to. Jest. Nie wiem, bo wszyscy mi mówią, że jestem bardzo spokojna, więc może w porównaniu do innych jestem, no ale też nie jestem. Jestem tylko człowiekiem, no a to są dzieci, wiesz, dzieci są. Dzieci, dzieci to dzieci, no. Ale sama znalazłaś sobie sposób na to, żeby nie ulegać tym emocjom? Wiesz co, ja chyba nauczyłam się i to, to też dzieci mnie uczą, że tak naprawdę emocje często nam przysłaniają prawdę o sytuacji. Ja myślę, że my żyjemy w kulturze, gdzie... Um, że nam się wydaje, och, tak, to było takie zauroczenie, taki grom z jasnego nieba, to musiałem na, na, za tym pójść, prawda? Bo to była taka zniewaga, że ja już się nigdy więcej do tej osoby nie odezwę. Albo, że tu mnie spotkała taka krzywda, że ja się po tym już nigdy nie pozbieram. Albo to dziecko tak płacze, że dzieje mu się jakaś niesamowita, niesamowita krzywda, a... A obcując z moimi dziećmi, gdzie tak naprawdę dzień jest wypełniony dramatami euforią i dramatem, przekonałam się, że dzieci z moim najstarszym synem teraz często o tym rozmawiamy że, że ta emocja to jest tak, jakby coś strasznie blisko nas stało i przysłaniało nam. Ogólny ogląd sytuacji, że czasami, jak się odsuniemy kawałek od tego, co nam zasłania i spojrzymy na coś z perspektywy, to tak naprawdę i ta emocja robi się nie, taka duża, z daleka, a wszystko, co jest za nią, staje się bardziej wyraźne. I, i chyba też się czegoś takiego mm, nauczyłam, że to, że ja coś czuję w danej sytuacji, że czuję złość albo zmęczenie, albo smutek, oczywiście jest dla, dla mnie pewnym sygnałem że ja muszę coś zmienić albo jakoś sobie z tym poradzić, ale to wcale nie oznacza, że to jest prawda o tej sytuacji. A propos bycia matką, pamiętam taką y, sytuację, w której rozmawiałyśmy dawno temu, kiedy byłaś w pierwszej ciąży i powiedziałaś wtedy, że marzysz o licznym potomstwie i czujesz, że będziesz miała trzech synów. Ha, naprawdę tobie to powiedziała? Tak. Eee, tak, ja zawsze myślałam, że będę miała trzech synów i córkę. I że będę miała czworo dzieci, trzech synów i córkę. Czy to yy, marzenie o macierzyństwie, to wyobrażenie o macierzyństwie pokryło się z Twoimi oczekiwaniami? <grych> Totalnie nie. Ja, jako tam dwudziestoparoletnia dziewczyna, pracowałam jako niania. Byłam z taką francuską rodziną. Bardzo zamożni ludzie mieli przepiękny dom w Szwajcarii i we Francji, i podróżowałam z nimi podczas wakacji, i po prostu te ich dzieci wydawały mi się diabłami wcielonymi. Tam była czteroletnia i pięcioletnia dziewczynka. I ja sobie obiecałam, że moje dzieci nigdy takie nie będą. Po czym okazało się, że te dzieci były dość takimi normalnymi, standardowymi dziećmi. Chcesz powiedzieć, że masz diabły? W nie, domu? po prostu myślę, że dzieci są intensywne, no, są emocjonalne i kompletnie nie takie, jakbyśmy je sobie wyobrażali, kompletnie nie takie, jakbyśmy chcieli, i bardzo wyraźnie dają nam o tym znać, że są odrębnymi bytami, które mają swoje zdanie i wszystko chcą robić po swojemu. Nie zawsze, wiadomo, no, nie zawsze mają doświadczenie życiowe, żeby to robić w jakiś najlepszy sposób. Um, więc nie, myśl, mi się wydawało, myślę, że mi się wydawało, że będzie łatwiej. Że to, są ta, to marzenie o dużej rodzinie się u mnie pojawiło, gdy byłam nastolatką, um, kiedy byliśmy, bo ja mam tylko jednego brata. Ale um, już po rozstaniu moich rodziców, myśmy jeździli do mojego taty, którym wtedy mieszkał w Norwegii. Um, i gdy jeździliśmy do niego na przykład na ferie, to zabieraliśmy kolegę i koleżankę, żeby nam było raźniej. I ja to tak dobrze wspominam, było tak strasznie fajnie, bo z jednej strony mieliśmy mnóstwo pomysłów na, nie wiem, no mogliśmy zagrać fajną planszówkę albo rozegrać mecz w kosza. Mogliśmy się też jakby robić coś osobno, jeśli chcieliśmy, ale też jak były jakieś obowiązki, jakieś sprzątanie czy gotowanie, to też tak naprawdę to szło dużo szybciej i było fajne. I wtedy sobie pomyślałam, że w ogóle chciałabym mieć więcej rodzeństwa i że kiedyś chciałabym mieć taką dużą rodzinę. Zawsze mnie ciągnęło do takich dużych, um, y, dużych domów, gdzie, gdzie jest dużo dzieci, ale to była jakby perspektywa nastolatki, które zresztą też podejrzewam nie są łatwe. E, ale tak, ja tak naprawdę nie miałam zbyt dużej wiedzy na temat małych dzieci. Wszystkiego się uczę na bieżąco. Powiedziałaś przed chwileczką też o gromach z jasnego nieba. Mhm. To może porozmawiajmy też o Twoim małżeństwie, bo trafiłaś na mężczyznę, który, jak rozumiem, tak samo jak ty marzył o licznej rodzinie. Poznaliście się 11 lat temu i dość szybko zdecydowaliście się na ślub. Więc, jak się okazuje, była to dobra decyzja, ale opowiedz o Waszych początkach. A wiesz, co. Myślę, na pewno się jakby nie spodziewałam tego. To był taki czas, gdzie chwilę wcześniej rozmawiałam z moją przyjaciółką, że fajnie by było sobie taki zrobić rok dla siebie, skupić się na swoim rozwoju, swojej karierze i po prostu na tym, żeby tak okrzepnąć jako jednostka. Więc nie spodziewałam się tego spotkania zupełnie, a z drugiej strony to. Coś było tak um, szczerego i prawdziwego, bez, kompletnie bez żadnych gierek i nie dopowiedzeń, um, tylko jakoś tak się nie wiem, w, w naturalny sposób zbliżyliśmy do siebie i, i tak. I rzeczywiście bardzo szybko poczułam, że ja, ja nie chcę już być. Już chciałabym, żeby ten człowiek był w moim życiu po prostu. I mm -hmm. już tak. No i, i chyba tak. Właśnie nie było tam za bardzo żadnych. E... Chciałabym mieć jakąś taką anegdotę jak z romantycznej komedii, że już się wydawało, że wszystko stracone, a potem jednak się okazało, że nie. Myślę, że też już, też już e... byliśmy w takim wieku i, i po przejściach, że, że raczej nie żadne z nas nie szukało za bardzo przygody, tylko myślę, że, że szukaliśmy czegoś na serio, że, że szkoda nam było czasu na, na jakieś tam właśnie niedopowiedzenia. Myślę, myślę że po prostu już oboje byliśmy gotowi na, na dom i na rodzinę i myślę, że też mieliśmy świadomość tego, że że jest dobrze, no, że chyba, że pasujemy do siebie, nie wiem. <laughs> no chyba tak, no skoro już zaraz nam stuknie 10 lat. Powiedziałaś, ślubu. że y, u Was nie było jak w komedii romantycznej. No nie do końca bym się tutaj zgodziła, bo choćby data Waszego ślubu była trochę jak z komedii romantycznej, <noise> przyznasz, 1 no kwietnia. Tak. Nie, nie, rzeczywiście, bo to było. Um, tak, tak. to e, to były czasy, rzeczywiście, że. Um, no nie było jeszcze Instagrama, więc wszystko, co można było, czego można było się dowiedzieć o osobach publicznych, to było z jakichś takich plotkarskich portali czy, czy takich gazetek. Typu no może nie będę tutaj wymieniać tytułów. W każdym razie byliśmy dosyć takim gorącym tematem tych, tych wszystkich portali. I często się zdarzało, że nas gonili paparazzi. No jak się okazało, że jesteśmy zaręczeni, to rzeczywiście zaczęły się spekulacje na temat tego, jak ten ślub będzie wyglądał i co tam się będzie działo i tak dalej. I mieliśmy świadomość tego, że, że będzie to takie bardzo obserwowane um, wydarzenie. My zresztą myśleliśmy: Ja mam po prostu bardzo dużą rodzinę, więc u mnie w ogóle są duże, huczne śluby. Um, no bo nawet najbliższa moja rodzina jest po prostu bardzo duża, ale, ale gdzieś tam w pewnym momencie ta presja się zrobiła tak ogromna, że zaczęliśmy o tym gadać, że chcielibyśmy jednak, żeby to był taki nasz moment i nasz dzień i nasza chwila. I zmieniliśmy datę ślubu, powiedzieliśmy o tym tylko najbliższym i wzięliśmy ślub 1 kwietnia w śnieżycy. Właśnie tak naprawdę z garstką najbliższej rodziny i najbliższych znajomych. Um, no i to było super. I udało nam się wszystkich zmylić, ich czujność, i rzeczywiście ten dzień był taki totalnie nasz. Pod jednym z instagramowych postów napisałaś, że wciąż śmieszą cię żarty <laughs> Michała po 11 latach. Co jeszcze Was łączy poza, jak rozumiem, poczuciem humoru? Myślę, że, że pewnie mamy podobne priorytety, podobne spojrzenie na świat. Myślę, że też mamy dużo takich podobnych doświadczeń. Trochę się wychowaliśmy w Polsce, trochę się wychowaliśmy za granicą. Myślę, że to, że taka trochę dwukulturowość jest, jest pewnie ważną częścią naszej tożsamości. I, I tak, i myślę, że dla nas oboje ta rodzina jest taką ogromną wartością. E, więc myślę, myślę, że to jest coś, w czym, w czym mamy taką bardzo solidną bazę. Ale poczucie humoru jest mega ważne. No. Żadnych kryzysów przez tych 11 lat? No, mamy czwórkę dzieci. <laughs> <laughs> tak, ostatnio gdzieś. Y Został mój cytat wyciągnięty, że, że każde kolejne dziecko to kryzys. No, wydaje mi się, że czym innym jest kryzys, jeżeli wiesz, że dążymy w tym kryzysie jednak do pojednania, że szukamy sposobu na to, żeby się dogadać, żeby, żeby to funkcjonowało. I myślę, że może to jest też coś, co nas łączy, że my z Michałem, nawet jeżeli się ze sobą nie zgadzamy, to staramy się. Jednak gdzieś tam grać do bramki, tak? I żeby to była wspólna bramka. To znaczy, um, nie, znowu nie eskalować konfliktu i nie, nie ranić siebie nawzajem, tylko próbować gdzieś tam siebie nawzajem zrozumieć. I nawet jeżeli czasami to zajmuje trochę dłużej, no to na, jak na razie nam się udaje gdzieś tam znaleźć y, sposób na to, żeby się, żeby się dogadać. A w czym się nie zgadzacie? A nie wiem, myślę, że to są szczegóły tak naprawdę. <laughs> myślę, że myślę, że najtrudniejszy jest dla nas y, brak czasu po prostu. No, każdy z nas chce się realizować, każdy z nas chce jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi. Wiadomo, jesteśmy często niewyspani i y, y, y myślę, że po prostu czasami ta organizacja nas, y, nas przerasta i. Myślę, że to jest często kwestia tego, kto weźmie na siebie trochę więcej odpowiedzialności i jakby taka kwestia wzajemnego, wzajemnego wsparcia. No, staramy się tego, tego pilnować, żeby dawać sobie nawzajem też pole do takiej indywidualnej realizacji. Dużo jest dojrzałości chyba w Was, jeśli chodzi o podejście do związku, prawda? Tak. No nie wiem, staramy się, żeby tak było. No, po prostu wydaje mi się, że już. Yy, w naszym wieku trochę przeszliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i, i zależy nam na tym, żeby, żeby się dogadać. No. Anioł, jesteście z Michałem, tak myślę, w pewnym sensie zaprzeczeniem bajki o księciu i księżniczce. Bo pomimo tego, że twój mąż wywodzi się z bardzo bogatej rodziny, twoi teściowie są na liście najbogatszych Polaków, a ty masz arystokratyczne korzenie. Znajomi mówią, że prowadzicie bardzo, powiedzmy sobie, zwyczajne życie i że jesteście bardzo, nie wiem czy to słowo jest adekwatne, normalni w tym, jak żyjecie. Prowadzicie skromne, jeśli nawet nie skromne, to na pewno pozbawione nieznośnej ekstrawagancji życie. Wiesz co, myślę, że mieliśmy to szczęście, żeby móc dotknąć um, pewnych rzeczy, mieć doświadczenia, które. Może zwłaszcza dzisiaj, jakby w tej dobie Instagrama, gdzie ludzie lubią się chwalić tym, że gdzieś tam podróżowali albo coś sobie kupili, albo coś. Um, jakby mieliśmy okazję gdzieś tam tego dotknąć i myślę, że oboje mamy świadomość tego, że naprawdę to nie daje szczęścia. I. Ale myślę, że, że jest pewien komfort w tym, że. Jest, świadomie rezygnujemy po prostu z pewnych rzeczy, rezygnujemy z takiego, nazwałabym to jakiegoś, nie wiem, przystawkami, takimi przysta przystawek do życia, czy takich ozdób, błyskotek. Myślę, że też mamy, jakby dla nas. Y jeżeli, jeżeli mamy w czymś obfitość, my mamy obfitość relacji w naszym życiu. Mamy mnóstwo dzieci, w naszym domu cały czas się kotuje, cały czas coś się dzieje, mamy mnóstwo fajnych przyjaciół, y, rodzinę, jakby. Tak, mamy tak fajne, intensywne życie z nimi, y, możemy pogadać, możemy gdzieś. Wyjechać. No, też nie jeździmy na żadne luksusowe wakacje. Uważam, że w, na etapie, na którym jesteśmy, najbardziej wygodne są dla nas y, wakacje w Polsce. Oczywiście znowu no, mamy ten komfort, że możemy pojechać do rodzinnego hotelu, prawda, ale, ale jakoś nie ciągnie nas w świat, bo mi się wydaje, że po prostu podróż samolotem i mieszkanie w jakimś nowym miejscu, instalowanie się z bandą dzieci, myślę, że byłoby dla nas po prostu skomplikowane na tym etapie. I więc jest też w tym tak naprawdę pewna wygoda i pewien luksus <grywania> wybierania rozwiązań. Najbardziej praktycznych i najbardziej wygodnych. I nie wiem, no, no nie zależy mi na tym, żeby mieć szafę pełną butów. Nie mam na to miejsca w domu, nie mam czasu, żeby o to wszystko dbać. Nie mam nawet za bardzo czasu, żeby pójść na zakupy. E, to jest złe dla planety. Jakby z przyjemnością z tego rezygnuję. E, wolę pójść w zdartych butach na spacer z psem. I, i wydaje mi się, że. Że tak naprawdę, nawet podejmując decyzje o, o tym, o pewnych luksusach czy o pewnym zbytku, tak, to też są rzeczy, które nas angażują. Często są to rzeczy tak naprawdę materialne. Yy, więc trochę szkoda mi czasu na te materialne rzeczy, jeżeli właśnie mogłabym ten czas poświęcić relacjom. I też wolę inwestować w. Jakiś, nie wiem, bardziej osobisty rozwój, czy nie wiem, zajęcia dodatkowe dla dzieci, czy właśnie coś, co możemy porobić razem, niż, niż w jakieś takie takie rzeczy też, które po prostu przejem, wiesz. Dla mnie ważne jest, żeby inwestować w coś trwałego. Też mówię tu bardziej o czasie i energii. Co postrzegasz jako luksus w takim razie? Wiesz, co, no dla mnie na przykład luksusem jest, wiele, przez wiele lat woziliśmy dzieci do przedszkola, też niedaleko od domu, ale jednak trzeba było wsiąść w samochód, tam pojechać w korkach, znaleźć miejsce do parkowania. Strasznie dużo czasu nam na to schodziło. Um, teraz się przeprowadziliśmy, mieszkamy trzy minuty od szkoły mojej córki. Rano w dresie zakładam tylko trampki, narzucam na to jakąś kurtkę, odprowadzam ją, mamy super miły spacer, biorę psa przy okazji i dla mnie to jest luksus. Że nie muszę stać w korkach, tylko, tylko po prostu odprowadzam ją sobie na, na ulicę obok, i to jest dla mnie super. I że mogę odebrać mojego syna ze szkoły wcześniej, i że sobie gdzieś jeszcze pójdziemy i, i pogadamy, a jak już ich odprowadzę do domu, to mogę szybko po, podjechać do teatru i, i zagrać wieczorem spektakl. I że tak naprawdę nie muszę pracować od 9 do tam 17, 18, tylko. Tylko pracuję tyle, na ile mogę. Tyle, żebym właśnie miała z tego satysfakcję, żeby mi to dawało niezależność, ale żebym absolutnie nie miała poczucia, że, że też gonię za czymś, co, wiesz, że mi życie tak naprawdę przecieka przez palce. Tylko dla mnie ta praca jest naprawdę, za każdym razem, jak stoję za tymi kulisami w teatrze, to po prostu czuję dziką radość tak naprawdę, że tam jestem. Ale czujesz się spełniona, szczęśliwa? Czy ciągle masz taki niepokój, że chciałabyś jeszcze coś więcej zrobić, osiągnąć, yy, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym? Nie, jestem, jestem bardzo głodna tego. Jestem głodna grania, bo też jakby czuję, że jeszcze nie. Mm, właśnie jako aktorka nie zrobiłabym. Nie zrobiłam tyle, ile bym chciała. I, i na pewno. Bardzo, bardzo bym chciała jeszcze zagrać coś po prostu dobrego, mocnego, mięsistego, z czego miałabym ogromną satysfakcję, ale no. Wiesz, co jest fajne, że dzięki temu, że to moje marzenie o tym, że będę miała dużą rodzinę, się spełniło, co tak naprawdę nie jest takie oczywiste, prawda? Nie musi tak wcale być. To, że w ogóle znalazłam szaleńca, który się na to porwał, i, i wiesz, że się wszystko udało, to jest, to jest naprawdę wspaniałe, ale to mi też daje taką nadzieję, że skoro to marzenie się spełniło, to tak naprawdę każde marzenie może się spełnić. I, um, I tak naprawdę czuję, że dopłynęłam do jednego portu i że się trochę, wiesz, pozbieram, przepakuję i jestem naprawdę gotowa na kolejną podróż. I z taką ogromną, na, na pewno. Przez te ostatnie 10 lat były momenty, kiedy myślałam, że już naprawdę nigdy nigdzie nie zagram. Naprawdę tak myślałam. I naprawdę były miesiące, kiedy nikt nie dzwonił z żadną propozycją, nie robiłam nic. Albo, y, albo wiesz, jak nie, nie grałam w serialach czy w teatrze, to nagrywałam płytę, a potem z tą tą płytą, właśnie też tak myślałam o, w kontekście porażki i sukcesu, że tak, tak strasznie chciałam, żeby świat tą płytę usłyszał. Ona była taka ważna dla mnie strasznie i um, wisi zresztą na Spotify'u, więc y, jak ktoś ma ochotę, to może posłuchać, ale tak mam, mam poczucie, że to taki, taka była niewykorzystana szansa, że tak strasznie dużo pracy w to włożyłam, tak strasznie walczyłam, wie, żeby tą płytę skończyć w ogóle, właśnie mając malutkie dzieci i mm, że nie została tak doceniona, jakbyś chciała? Tak, myślę, że nawet to nawet, nie, doceniona, niedoceniona, chyba, że, że po prostu nie wiem, myślę, że mm, nie miała takiej nie wiem, widowni, widzowie to coś oglądają, a słucha. słucha nie wiem. <laughs> że nie miało ty słuchaczy. Wiesz, że, że to nie jest coś. Nie miała dostatecznego audytorium, a tak, to się jeszcze może o, dziękuję. Wiesz, że są, że <laughs> um, Myślę, myślę, że to wci wciąż bywa dla mnie takie rozczarowujące, że ludzie wiedzą różne rzeczy na, na mój temat. Większość ludzi właśnie wie, że mam czwórkę dzieci, ale mało osób wie, że wydałam płytę, a to jest coś, na czym mi strasznie zależy, właśnie, żeby tym się podzielić, żeby o tym wiedzieli. Um, I na pewno było taki mnóstwo momentów, kiedy. Kiedy zaczynałam wątpić, czy to się rzeczywiście uda i czy te moje marzenia się spełnią, ale właśnie dzięki temu, że jedno się spełniło, to mam teraz taką nową nadzieję, że, te, że w takim razie jest szansa, że te inne też, że to naprawdę może tak być, że wie, że dochodzimy do tego, co, co sobie tam zaplanowaliśmy albo wymarzyliśmy. A o jakiej roli marzysz? Nie wiem, wiesz, nie, nie mam jakichś takich konkretów. Na, pew na pewno chciałabym zagrać w jakiejś klasyce. Um, na pewno mnie chciałabym raz stanąć na scenie teatru w jakimś, wiesz, w kostiumie, nie wiem, w Czechowie, Szekspirze czy czymś takim, bo, bo raczej grałam we współczesnych spektaklach i, i bardzo chciałabym zagrać w filmie, Albo w takim, wiesz, zamkniętym serialu, który rzeczywiście dałby mi szansę na zbudowanie postaci, jakiegoś takiego, wiesz, cieka ciekawego, głębokiego świata, który rzeczywiście byłby jakimś dialogiem, czy jakąś diagnozą, czy wiesz, coś takiego, co by zostawało w ludziach na dłużej. Ale A. dzisiaj, kiedy w ogóle można myśleć o, o światowej karierze w dość łatwy sposób, to znaczy, nie jest łatwo zrobić światową karierę, ale Łatwo jest już dotrzeć do agentów, do reżyserów poprzez internet. Wysyła się self-tapes, castingi odbywają się online. Czy o tym też marzysz? Myślałaś o tym? Wiesz, to było, byłoby super. To naprawdę było kiedyś też, dla mnie to było kurczę, oczywiste w ogóle, że ja pojadę do Hollywood. Um, no, myślę, że teraz nie jest to temat, który na razie podejmuję, dlatego że Byłoby mi bardzo trudno to zorganizować. Myślę, że to byłaby totalna bomba wrzucona w życie mojej rodziny. Mm, więc, jakby, zostawiam to do losowi. Myślę sobie, kurczę, no może jak ktoś nagle zadzwoni, że trzeba nagrać self-tape'a, bo szukają kogoś, w, prawda, w moim typie albo w moich zdolnościach, to bardzo chętnie. Ale no, nie pojadę teraz do stanów szukać agenta i tam przez pół roku siedzieć i próbować się dostać na casting. Myślę, że Zwłaszcza, że jakby będąc tutaj, mam dostęp do, jakby jestem bardzo zadowolona z tego, y, co mi się udało zrobić. Mam nadzieję, że wiesz, że to się będzie roz, rozwijało. Coraz więcej mi tak naprawdę sprawa y, sprawia przyjemności robienie w y, rozrywce. Oczywiście, jako młoda aktorka chciałam grać takie bardzo dramatyczne role, ale, ale teraz. Y, Właśnie grając taki spektakl bardzo, bardzo, bardzo komediowy, jakim jest, y, o co biega w Teatrze Kapitol, gdzie co wieczór zwłaszcza właśnie z, y, za kulis, y, no bo jakby będąc na scenie, słyszę, jakby odbieram te reakcje widowni, ale, ale będąc w kulisy, mam ochotę, mam naprawdę okazję się na tym skupić w to wsłuchać. Y, jak ludzi tak ten śmiech porywa, i jak oni po prostu przez te dwie godziny podczas gdy my się tak naprawdę wygupiamy na tej scenie, jak ludzie się niesamowicie bawią, i uwielbiam patrzeć w ich twarze, jak wychodzą z teatru, dlatego, że mają tak odprężone buzie i wyglądają na tak zadowolonych. I myślę sobie, że to jest tak fantastyczna terapia, że to jest tak fajnie spędzony wieczór na takim niesamowitym relaksie, i że mnie naprawdę. Kilkuset osobom wieczorem dajemy po prostu radość i to jest ogromna satysfakcja. Wiesz, tak, na, tak naprawdę grania komediowego spektaklu i wy, wygłupów totalnych, wiesz, bo to już są wygłupy takie slapstickowe aż, yy, ale to jest tak mocne, że to aż tak samo jak, wiesz, jak kiedyś yy, grając yy, Morfinę, to też z kolei ludzie przechodzili do mnie po spektaklu i widziałam, że mają łzy w oczach, takie autentyczne wzruszenie, że miałam poczucie, że tak autentycznie w nich coś poruszyłam. I kręci mnie to, kurczę, to jest, to jest wspaniałe, bo to jest nawiązanie dialogu gdzieś tam. Yy, jest to spotkanie, ale na jakimś takim... Innym poziomie, wiesz, że rozmawiamy o czymś, nie rozmawiamy o tym wprost, ale wiemy, że czujemy to samo. Wiemy, że gdzieś tam w nas te same rzeczy rezonują. Uważam, że to jest fascynujące. Ja pewnie odbiłam, było jakieś pytanie, na które w końcu nie odpowiedziałam. Nie, nie, rozmawiamy o tych marzeniach <grym Twoich <grym zawodowych, <grym o roli, którą chciałabyś zagrać, o tym, co byś chciała jeszcze w kwestii Twojego rozwoju artystycznego zrobić. Zastanawiam się, czy ty jesteś taką e, osobą, która bierze sprawy w swoje ręce, czy raczej czekasz, aż ktoś cię zauważy i się do ciebie zgłosi? E, wiesz, to bywało różnie, bo był czas, kiedy, zwłaszcza po szkole teatralnej, ja e, zrobiłam jakby bardzo solidną robotę, zapraszając e, reżyserów castingów na moje spektakle dyplomowe. E, myślę, że dziś w ogóle. Szkoły teatralne bardzo dbają o to, żeby też właśnie pokazywać swoich studentów na zewnątrz, co myślę, że jest bardzo ważne, bo myślę, że ważne jest, żeby ta szkoła nie była takim hermetycznym, właśnie twierdzą, tylko, no, jednak kształcimy tam aktorów, którzy mają potem grać. Um, ale były też czasy, kiedy po prostu dostawałam dużo propozycji, więc jakby wybierałam między tym, co, um, co było. Myślę, że dzisiaj na przykład jest czas, kiedy znów jakby musiałam bardzo wrócić do skupienia na, na tym, co w domu i na mojej rodzinie, ale, ale znów teraz, kiedy, kiedy wracam do grania powoli, no to na pewno to też jest taki moment, gdzie, gdzie chciałabym kogoś zaprosić, żeby mnie po prostu zobaczył, że, że jeszcze żyję i że <laughs> daję radę i że. Mam w sobie taką chęć i gotowość, i myślę, że z czasem mam ją w ogóle coraz większą. Że coraz, coraz więcej mam radości z tej pracy i przyjemności, a coraz mniej się tam przejmuję różnymi wiesz, coraz mniej jest rzeczy, które mnie tak naprawdę blokują, a, a coraz więcej takiej, takiej radości. Muszcie wspiera w tych działaniach, jest z Ciebie dumny? Tak, bardzo. Bardzo, jakby w, w, myślę, że jak, jakiekolwiek ograniczenia, yy, co do na przykład, jakby wszelkie decyzje o przyjęciu propozycji albo jej nieprzyjęciu zawsze za, należały do mnie. I to, że ja z czegoś zrezygnowałam, dlatego, że czułam, że to będzie za dużo albo się wiązało z jakimś wyjazdem, na przykład, albo dłuższą nieobecnością w domu albo z jakiegoś powodu by było nie do pogodzenia, to zawsze była moja decyzja. A jeśli tylko ja decydowałam o tym, że tak, chcę to zrobić, to jakby miałam zawsze Michała pełne wsparcie w tym. Chodzi na spektakle, w których występujesz? Ogląda cię na scenie? <sum> tak, ostatnio chyba był nie wiem, czwarty raz, bo właśnie na ten, o co biega raz na jakiś czas, jak gramy w ciągu dnia o 16, to zapraszam moje dzieci Mówię, a może mielibyście ochotę przyjść, bo mam, myślę sobie, no znowu, to jest taki luksus, że mogę moje dzieci wziąć do pracy i one wtedy przez dwie i pół godziny siedzą i nie trzeba im wymyślać innych atrakcji. No więc zaprosiłam ostatnio wszystkie dzieci na spektakl, w związku z czym Michał go widział chyba już czwarty raz. Ale nie, jakoś to dobrze zniósł. Powiedziałaś yy, o tej... Wymianie energii pomiędzy aktorami i publicznością, że to jest mhm. takie bardzo ważne dla aktorów, że publiczność się dobrze bawi, że reaguje. Albo też jest to trudne i smutne, kiedy nie reaguje, bo to mhm. tak, tak też się, jak rozumiem, może e, zdarzyć. No, ale tutaj chciałam, żebyś mi potwierdziła to, że dla aktorów brawa i ten moment zakończenia spektaklu i tej właśnie ostatecznej reakcji publiczności jest niezwykle ważny. Bardzo mnie to rozczarowuje. Kiedy publiczność zamiast skupić się na tych brawach, biegnie do szatni, żeby nie stać w kolejce i żeby szybciej odebrać płaszcz. I nie oddaje tego szacunku artystom. Mnie to bardzo przeszkadza, ale chciałabym, żebyś ty powiedziała, czy wam to bardzo przeszkadza. Czy to jest dla was bolesne, czy nawet tego nie zauważacie? Wiesz co, wszystko co się dzieje na widowni tak naprawdę bardzo widać. I oczywiście my jesteśmy nauczeni, żeby na to nie reagować. Rejestrujemy to czasem kątem oka, ale po prostu gramy dalej. Ale oczywiście, że widzimy, bardzo widać, jak ludzie sprawdzają w telefonie, ile jeszcze zostało. Te twarze podświetlające się na, na zielono. Właśnie, bo mówimy tutaj o sukcesach i porażkach. Grałam też w spektaklu który chyba zagraliśmy nie wiem, 14 razy, i to było tak, że no, przychodziło na, to było w takim dużym teatrze, duża widownia, ale nie przychodziła pełna sala. Ludzie siedzieli naprawdę z takim wyrazem twarzy, o co chodzi. Bardzo dużo twarzy się podświetlało na, na zielono, po czym po przerwie było tych widzów jeszcze mniej, a na koniec były takie wymuszone tro, brawa trochę z taką ulgą <laughs> i z takim no wiadomo, nie jest to przyjemne. Wiadomo, że gdzieś tam też wina leży po naszej, po naszej stronie. Ale no, rzeczywiście wyobrażam sobie, że no nie wiem, co ludzi może tak strasznie gonić, że nie mogą poczekać, aż ta kurtyna się zamknie i my zejdziemy ze sceny. Naprawdę my dajemy z siebie wszystko i i tak, to jest dla nas ogromnie nie zawsze oczywiście, ale no jednak zagranie spektaklu jest ogromnym wysiłkiem energetycznym. Wkładamy w to całe serce, naprawdę. W, no nie pamiętam sytuacji, żeby, żebym widziała, żeby ktoś kiedykolwiek z moich kolegów grał na półgwistka, I, i rzeczywiście ten, te, ta reakcja widowni i to, ten moment. Co, ja w ogóle coraz bardziej to, to czuję znowu, mimo tego, że gram w komedii i ludzie się śmieją, i cały czas słyszę ich reakcje, i wiem, że im się podoba, to kiedy, kiedy po spektaklu nagle podnoszę wzrok i już naprawdę patrzę na ludzi ja, jako ja, kiedy już te wszystkie emocje puszczają i, na, i naprawdę patrzę im, im w oczy, to tak, ja zawsze próbuję z tych oczu wyczytać, co tam co tam się u nich dzieje. Czy właśnie. było fajnie, czy się dobrze bawili, czy właśnie już chcą uciec. No i jest, y, jest to dla mnie ważne i, i jest to dla mnie ogromna przyjemność, kiedy poświęcają tą chwilę, żeby, żeby nam podziękować. Napra naprawdę to doceniamy i naprawdę to widzimy. Aneczko, y, zbliżamy się do końca i zadam ci pytanie, którego przypuszczam nie lubisz. Pochodzisz z arystokratycznej rodziny i wiem, że pytania dotyczące tytułów i bycia księżniczką cię irytują. Więc chciałabym tylko wiedzieć, czy to arystokratyczne pochodzenie w jakikolwiek sposób wpływa dzisiaj na twoje życie? Wiesz to w niewielkim stopniu, takim, że mam po prostu bardzo dużą rodzinę, bardzo wielu kuzynów. Mam to szczęście, że mogę prześledzić moje drzewo genealogiczne bardzo, bardzo daleko. Wstecz, więc mam świadomość o istnieniu w ogóle kuzynów, o których pewnie bym nie miała pojęcia, bo mieszkają za granicą w innych miastach, mają zupełnie inny, inny styl życia niż ja, więc to jest super, dlatego że to jakby znowu daje mi tą obfitość relacji i to jest wspaniałe. I, i wydaje mi się, że, że w ogóle tak, taka. Ta właśnie tradycja takiej rodzinności i gdzieś tam trzymania się razem i wspierania się nawzajem jest bardzo, bardzo cenna. Mm, ale, ale nie no w codziennym życiu jakby te tytuły arystokratyczne w ogóle w Polsce już nie istnieją, prawda? Od stu lat niemalże. Więc, więc e, nie ma to żadnego jakby takiego formalnego przełożenia w ogóle na, na moje życie. Mm nie... Myślę, że w ogóle byłabym śmieszna, próbując w jakikolwiek sposób wiesz, się kreować na, na księżniczkę. I, I wydaje mi się, że to z jednej strony jest po prostu bardzo... Oczywiście jest to coś, co bardzo doceniam i staram się jak najbardziej czuć wdzięczność za, za to, że mogłam mieć jakby to, to doświadczenie. Ale z drugiej strony myślę, że każda sytuacja, w którą Jesteśmy, jakby to nie jest coś, na co ja mam wpływ. Więc um, każda sytuacja, na którą nie mamy wpływu, jest trochę błogosławieństwem, ale też trochę czymś, co no, jak, może nas ograniczać, prawda? I to, to nie jest do, do końca. Um, no, wiesz, na szczęście to nie jest też coś, co mi jakoś bardzo przeszkadza, może w takim funkcjonowaniu publicznym. No z jednej strony jest to coś, co na pewno mnie wyróżnia, ale z drugiej strony no nie, nie jest to coś, co bym chciała, żeby mnie określało. No, bo tak jak mówię, to nie jest żadne moje osiągnięcie, to nie jest coś, na co, na co ja mam wpływ. Bardziej myślałam o tym, że mm, do czegoś cię to. Może na co dzień w Twoim przekonaniu zobowiązywać, tak jak y, to mówi francuskie y, wyrażenie noblesse oblige, czyli szlachectwo zobowiązuje. Czy do czegoś się czujesz zobowiązana? Do przestrzegania jakichś reguł, do wprowadzania jakichś zasad y, w domu czy przy wychowywaniu dzieci, no czy wiem, przy ale to, to podtrzymywaniu ktoś... tradycji? Też, ale, rodzinnych. jak ktoś nie ma takiego pochodzenia, to go nie zobowiązuje, to ma nie podtrzymywać tradycji rodzinnych i się i może sobie, nie wiem, przeklinać przy stole albo siorbać przy jedzeniu. Wiesz, no, jakby wydaje mi się, że, że bycie człowiekiem zobowiązuje, I, i jakby rozumiem, że bardziej mam poczucie, że jeżeli rzeczywiście mamy coś. Czego nam zbywa, a czego co jakby komuś innemu brakuje, to uważam, że jak najbardziej sfer, żeby się tym dzielić. Uważam, jakby, w... ale wydaje mi się, że też jeżeli ktoś ma jakąś zdolność, prawda, jakiś talent, albo, jakiś, albo serce do czegoś, albo jakiś pomysł, no każ każdym czymś, czym zostaliśmy obdarowani, e jakimś doświadczeniem, wiesz, nawet bolesnym. Możemy się dzielić z innymi. Ja, ja na pewno mam bardziej takie poczucie, że działając w internecie i bycie tak zwanym influencerem, czyli wpływowiczką, wpływaczką, jak ostatnio ktoś mnie określił, tu się czuję taka zobowiązana, no bo wydaje mi się, że jeżeli funkcjonujemy w takim życiu publicznym i, i ludzie też zaczynają nas słuchać, czy podążać, czy pewne rzeczy chcieliby robić tak, jak my robimy, że chcą mieć, chcą mieć takie buty jak ja, ale też by chcieli wiedzieć pewnie jak, jak wygląda moja codzienność, albo jak funkcjonuje na co dzień, no to tu czuję się zobowiązana, żeby, żeby nie było przypału, no. I, I czuję, czuję, że mam w ogóle możliwość do tego, żeby inspirować ludzi do, do czasami może mniej popularnych postaw, albo jakichś w, wiesz, zaskakujących akcji, może takich nieoczywistych, ale tak wymyślałam sobie w zeszłym roku na przykład taką rzecz, bo moje dzieci zaczęły mnie strasznie prosić, że chcą dostać kalendarz adwentowy. No więc ja się za zaczęłam zastanawiać, że tak, no nie widzę powodu, dlaczego nagle mielibyśmy wprowadzać, że codziennie mogą, nie wiem, zjeść coś słodkiego, prawda? Bo potem bardzo trudno się tego oduczyć w kolejnych miesiącach, czy tygodniach po świętach, że też nie widzę powodu, dlaczego codziennie by mieli dostawać jakiś prezencik, skoro zaraz będzie Wigilia i dostaną masę prezentów. I, i że fajnie by było, gdyby na przykład codziennie mieli jakieś zadanie do wykonania, prawda? Albo jakąś... Żeby te... Żeby co, ta, to okienko codziennie im coś dawało, ale żeby to było niematerialne. I wymyśliliśmy, że zrobiliśmy taki kalendarz adwentowy dobrych uczynków. I, um, no i tam jednego dnia różnie robiliśmy, jednego dnia kupiliśmy karmę dla schroniska, albo wysypaliśmy ziarna dla ptaków, albo upiekliśmy ciasteczka i oni zanieśli te ciasteczka tam do szkoły dla dzieci um, a innym razem spakowaliśmy paczkę dla uchodźców albo, no tam mieliśmy um, dzieci się oczywiście tam dzieliły swoimi zabawkami, ale też przygotowywaliśmy szlachetną paczkę no, różne rzeczy robiliśmy i um, i myślę, że nie wiem, u nas cały czas mówi się o tym, że nie wypada się chwalić, że pomagamy czy coś takiego, ale ja uważam, że tym się należy chwalić, nie tym, że kupiłam sobie nowe buty, ale tym, że właśnie zrobiłam coś fajnego i myślę, że dawanie dzieciom właśnie tego dobrego przykładu, że my naprawdę mamy wszystko, czego potrzebujemy i że o wiele jest fajniej się podzielić z kimś innym, kto się naprawdę z tego ucieszy, bo nie ma tego przez cały rok to, że jest w tym też wartość. Więc jeżeli jacyś rodzice to od nas podłapali, to myślę, że to jest fajne jakby właśnie w byciu wpływaczką. No i na koniec, Aneczko, proszę cię powiedzieć, co uważasz za swój największy sukces i za porażkę, jeżeli w ogóle jedno i drugie w twoim życiu jakoś istotnie się zaznacza. Wiesz co, zastanawiałam się nad tym, od kiedy mnie zaprosiłaś. I wydaje mi się, że porażka jest chyba słowem nadużywanym, bo to chyba zależy od tego, jakie mamy podejście, bo czy rzeczywiście każde rozczarowanie jest porażką, albo to, że coś, na coś bardzo ciężko pracowaliśmy, właśnie na to, że, nie wiem, ciężko nad czymś pracowałam, a potem... Nikt tego nie zobaczył, albo mało osób, bo ktoś zobaczył i ktoś, komuś się podobało, ale może nie tylu osobom, co, co chciałam, prawda? Albo krytycy tego nie docenili, albo yy, nie wiem, albo serial spadł po pierwszym sezonie, prawda? Albo nie udało mi się rozwiązać jakiegoś konfliktu z moim dzieckiem tak, jakbym chciała. No, nie wiem, czy tutaj bym używała słowa, słowa porażka. Porażka to jest coś nieodwracalnego, a w naszym życiu mało rzeczy jest nieodwracalnych. Większość rzeczy możemy, wiesz, naprawić, z większości rzeczy możemy wyciągnąć wnioski, i często to te trudne doświadczenia w życiu są cenniejsze, dlatego że to one nas czegoś uczą i one powodują, że, że się rozwijamy. I myślę, że dopóki się nie, nie. Chociaż nie poddajemy, no czasem poddanie się jest też sukcesem, prawda, albo odpuszczenie jest sukcesem, ale wydaje mi się, że, że póki dążymy do tego, żeby się gdzieś tam rozwijać i. I żeby te nasze doświadczenia nasz, nas e, wzbogacały, to myślę, że coś takiego jak porażka w ogóle nie istnieje. A sukces? E, sukces jest przyjemny, e, więc myślę, że warto tak zwane sukcesy celebrować czyli to, że nam się coś udało, że dopłynęliśmy do jakiegoś portu, że mamy kurczę urodziny, wiesz. E, myślę, że, że warto. Że warto takie rzeczy celebrować, ale znowu no mogę powiedzieć, że największym moim sukcesem jest moja rodzina, ale dla wielu osób, nie wiem, wydostanie się z patologicznej relacji, prawda, też będzie sukcesem, więc myślę, że to dla każdego oznacza coś innego i to, i to się właśnie absolutnie nie, nie przykłada jedno do drugiego. I też się chyba nauczyłam, właśnie, żeby nie, nie kategor kategoryzować. Y Rzeczy tak jednoznacznie. Wiesz, ulubiony film, albo moja ulubiona potrawa, albo najlepsza podróż w moim życiu, albo najważniejszy dzień mojego życia, albo najwspanialsze doświadczenie, najprzyjemniejsze, bo, bo to jakby deprecjonuje od razu wszystkie inne doświadczenia, a to kim jestem, składa się na, na wszystko, co przeżyłam i, i, i te lepsze momenty, i te gorsze, i, i to, co jest na pierwszym miejscu, i to, jest, co jest na drugim, na trzecim, i czasami ciężko to jest sobie jakoś tam wartościować. Więc tak, chyba taka jest moja odpowiedź na to pytanie. <laughs> myślę, że dla mnie dużym sukcesem jest to, że, um, że pracuję, że cały czas pracuję i to na pewno chciałabym pracować więcej i tak jak mówiłam, jestem wciąż bardzo głodna tego, ale um, myślę, że to, że z tego nie zrezygnowałam jest takim moim małym sukcesem i że tli we mnie ta iskra, która jakby nadal ma potencjał do tego, żeby rozbuchać wielki płomień. Ale też ostatnio sobie robiłam takie ćwiczenie, dlatego, że e, właśnie w takim życiu rodzinnym, codziennym. Jest tak strasznie dużo spraw do załatwienia, i czasami na przykład przychodzi wieczór i myślę sobie, kurczę, nie zdążyłam tego, i nie zdążyłam tego, jeszcze to muszę zrobić. I jakby całe życie jest, wiesz, całe życie mam taki to-do list i lista na której wciąż się pojawiają nowe pomys po pozycje i cały czas są nowe rzeczy do załatwienia. I postanowiłam sobie zrobić robić też listę tego, co zrobiłam, tego, co się udało zrobić. I nawet jeżeli to jest. Że sobie wiesz, zaplanowałam trzy rzeczy i zrobiłam dwie z nich, z czego jeden to jest, wiesz, nie wiem, tak jak dzisiaj kupić, Dynie musiałam kupić. Dynie, bo moja córka potrzebowała Dynie do szkoły I, i naprawdę dla mnie, jak oni wychodzą do tej szkoły i mają spakowane śniadaniówki i, i strój od gimnastyki, i jakąś tam podpisaną zgodę na wycieczkę i, i tak dalej, to, to już jest dla mnie taki mały sukces, wiesz. Że, że wzięli bidony i każdy ma czapkę i szalik, to jest naprawdę, naprawdę spoko. A potem, jeśli mi się uda wypić kawę z przyjaciółką i wiesz, pozałatwiać jakieś rzeczy i pójść na casting jeszcze na dodatek, albo być Twoim gościem, kurczę super. To już jest mega sukces. To już jest mega sukces. To ja mogę tylko mówić w swoim, w swoim imieniu o mojej y, małej porażce dzisiaj, bo obiecałam ci, że skończymy do. 16 jest 16.10, więc Ideal. Cię z góry przepraszam, <gry> nie spoko. Wszystko zdąży! I bardzo dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas i dziękuję Ci za rozmowę. Inspirującą, mam nadzieję, nie tylko dla mnie, a Państwa już zapraszam na kolejne odcinki podcastu porażka, czyli sukces. A ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.